Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Jako że weszła nowa aktualizacja gry jakiś czas temu, 9.10, także wrzucam filmik z modami. Mody się już, sorki, mody się już unormowały, bo zawsze na początku jest problem z tymi modami, także teraz już działają. I co robimy? Wchodzimy na stronę, tak jak tutaj widzimy, asline.com, klikamy w pobieranie ważne informacje. Tutaj mamy Asline World of Tanks Installator modów z podglądem. Teraz już jest wersja 4.6.6 i teraz tak, możemy sobie zainstalować tylko paczkę, czyli tu jest tylko ikonki są i konfigurator XVMA, albo ściągamy całą paczkę Asline'a z instalatorem wszystkich modów. I jeszcze oprócz tego, tutaj w każdej nowej aktualizacji dowiadujemy się, coś się zmieniło w poszczególnych paczkach tych modów. Także tutaj już w tym momencie te mody już działają. Także można je pobierać. I co dalej? Tak jak tutaj pisze, używając głównego linku wspierasz moją pracę, jeśli się nie zgadzasz, kliknij na link direct, bezpośredni. Zawsze klikam tutaj, no w końcu Asline trochę się stara jednak, wiadomo. I te mody naprawdę są dobre, bo korzystam z nich już długo, długo, długo. Co? Klikamy na ten odnośnik, otwiera nam się nowe okienko. Tutaj ważne, musimy odczekać 5 sekund, tutaj w górnym rogu widzimy, aż się to skończy. Naciskamy skibet, przenosi nas do pobierania. Jako że mam już to pobrane, także nie pobieram tego drugi raz, bo nie ma sensu. Klikamy w download i pobieramy sobie paczuszkę. Jak ona się pobierze, otwieramy ją normalnie, tak jak z instalatora, i po prostu instalujemy modziki. Powiem tak, że tutaj macie, jak to wygląda cała instalacja. Tu jest link do tego filmiku, właśnie w tym miejscu możecie sobie kliknąć. To jest na starszej wersji modów, na starszej wersji gry, ale to jest praktycznie, niczym się to nie różni od tej teraz aktualnej wersji. Także sobie na tamtym filmiku możecie zobaczyć, jak to się instaluje i tak dalej. A teraz może jeszcze na żywo w garażu i w grze zobaczcie sobie mody, które mam zainstalowane, z których korzystam. Także to by było tyle i zapraszam do obejrzenia krótkiej bitewki. Okej, dobra, jesteśmy teraz w moim garażu i pierwsze, co się rzuca tutaj w oczy, to jest właśnie ten garaż czarny. Żadnych nie mam, po prostu mi się nie podoba ten garaż. Fajnie wygląda właśnie czołg na takim czarnym tle i tak jakby promień światła na niego rzucany jest z góry. To jest pierwszy taki mod. Co jeszcze? Karuzelka czołgów. Można sobie ustawiać różne ileś tam, ile się rzędów chce. Fajna rzecz na przykład jest taka, tutaj mi się podoba, że dajmy na to misję na WZ-111. Mam tutaj takie dodatkowe czołgi wrzucone jeszcze. Opcja jest czołg rezerwowy w tym miejscu. Nie? Jak sobie zaznaczymy, to mamy jakby osobno czołgi jeszcze wrzucone. Oznaczam czołg rezerwowy i zobaczcie, pokazują mi się wszystkie inne czołgi, które mam w garażu. Także tak to wygląda. To jest ten następny właśnie mod, ta karuzelka. Tutaj możemy sobie ustawiać multi, że na przykład zbijemy gwiazdkę, czołg nam znika z tej karuzelki jakby i tak dalej. Możemy sobie nie elitarne ustawić, tylko że się będą wyświetlać premium na przykład czołgi i tak dalej, i tak dalej. To byłoby następny ten mod właśnie i na przykład dajmy na to, wrzucam sobie te, które mam tutaj czołgi zaznaczone, te, które na przykład gwiazdki zbijam i rozwijam na przykład dalej jeszcze jakieś tam moduły, na przykład widzicie, rozwijam artylerię i tak dalej po kolei. I dobra, następny mod, który mam zainstalowany, to jest tutaj, tak jak widzicie po prawej stronie. Od razu mam wyświetlone, jaką misję należy danym czołgiem zrobić.
Na przykład widzicie, włączam lighta i mam samodzielnie wykryte na mnie dwa wrogie pojazdy. Włączam na przykład niszczyciela. No tutaj się nie pokazało, nie wiem czemu. Aha, bo chyba pewnie nie mam niszczyciela, mam skończoną już tą misję na niszczyciele. Na artylerii widzicie też mam tutaj, no także na czołg, dajmy na to ciężki, też się wyświetla wszystko. To jest kolejny mod. Co jeszcze? Statystyki tutaj są wyświetlane, można sobie je zresetować za każdym razem. Wszystko wyświetla w statystykach. Tak to wygląda. Co jeszcze ciekawego? Wiadomo, aha, fajna rzecz to te kółeczki tutaj. Tutaj widzicie tą kółeczkę i tutaj kółeczka. Nie pozwala nam jakby, jak widzicie, mam tutaj 279 tysięcy dowolnego doświadczenia. I wrzućmy sobie tą artylerię. I co? Na przykład mam ochotę sobie zbadać działo. I w tym momencie, widzicie, mam nieaktywną tą opcję. Bo mam zamontowaną kłódkę tutaj na tym doświadczeniu. Otwieram kłódeczkę, od razu można wykorzystać wolne doświadczenie, ale mam zamknięte, żeby mi się to nie traciło. I na złocie też, nie pomylimy się, nie wydamy przypadkowo złota, bo też jest zamknięte. Dobra, to by były te mody. O kurczę, coś się przywiesiło. No, oprócz tego, no co jeszcze tutaj, no z modów to akurat chyba już więcej na garażu nie mam wrzucone. Może teraz jeszcze w bitewce, żebyście sobie zobaczyli, jakie mody obowiązują tutaj właśnie w bitwach. I może, kurczę, zaraz, gdzie tu, który mi się czołgiem gra, tym mi się dobrze gra. Jak widzicie, mam 91,76% zrobione już na te odznaki biegłości, czyli już niecałe 4% do trzeciej mi brakuje chyba. Zgadza się? Jakoś tak. Dobra, wiecie co? I może wystartujemy bitewkę tym czołgiem i zobaczycie jeszcze mody w bitwie. No i tak jak widzicie, na początku się wyświetla takie okno, gdzie mamy podgląd od razu na dzień dobry. Jak to wygląda wszystko, jakie szanse mamy na wygraną i tak dalej. No nie wylosowało mnie za ciekawie na dole, także może to nie pójść za bardzo. Zdobywamy bazę. Ok. Dobra, to sobie pogram tak tylko, żeby wam pokazać teraz te wszystkie mody. No i tak, widzimy. Panel uszkodzeń. Mam tutaj ten właśnie. Pokazuje mi tutaj wszystko, kto we mnie jakim pociskiem strzelał i tak dalej. Tu na środku mi się wyświetlają naprawiarki w razie czego. Teraz tak, co dalej? No, tutaj lista graczy, lewo, prawo, tak jak widzicie, z paskami życia, od razu wiem ile, który, czy nasz, czy przeciwnik, ile ma jeszcze życia mu zostało. Tutaj w tym miejscu mam ten panel taki, pokazuje mi właśnie zadane uszkodzenia i na bieżąco WN8 efektywność. Tutaj u góry na środku mam też właśnie pokazane ilość życia naszą i drużyny przeciwnika i tutaj będzie jeszcze później właśnie ten cały hitlock pokazany, gdzie właśnie też pokazuje zadane uszkodzenia i tak dalej, a tu nad samym panelem uszkodzeń mam właśnie ile strzałów oddanych i ile strzałów przyjętych przez pancerz. Dobra, to będzie taka bitewka raczej tutaj kamperska, bo nie pogram za bardzo przy takim losowaniu dzisiaj tym czołgiem. No ale spróbujmy sobie zagrać i zobaczymy jeszcze jak to pójdzie. No oczywiście mapa, też tam różne kółeczka, w którym kierunku kamera patrzy. Ta linia tutaj, która teraz ruszam na mapie, na minimapie przeciwników i tak dalej. Dobra, zobaczymy teraz. No i tyle, no tyle jeszcze. Aha, tutaj jak klikamy na Alcie, tak, na Alcie, no to też nam się wyświetla właśnie takie okienko z podglądem, ze wszystkim widzimy ile kto ma, czego i tak dalej, przy okazji jaka misja jest do spełnienia. Tak to wygląda wszystko, spróbujemy, dobra. No, jeśli chcecie to możecie sobie na tą bitewkę popatrzeć do końca. A jeśli nie, no to tak te mody wyglądają. Jeszcze tylko ewentualnie jakieś tam pewnie wyskoczą przy oddawaniu strzałów. Aha, jeszcze celownik mam też
zainstalowany tutaj ten Jimbo z 30-krotnym zoomem. Jak widzicie, o, pierwszy strzał nietrafiony, zniknął Cromwell. Granie na dużym celowniku jest trochę bez sensu, bo właśnie ciężko trafić właśnie na takim dużym zbliżeniu. A teraz ładnie weszło w Ciri. Następny strzał w Ciri. I weszło następne w Ciri. Także troszkę wypunktowane. No i widzicie, u góry się zaczynają pokazywać wyniki. Tak jak tutaj właśnie po lewej stronie. Jaki czołg został ile razy trafiony, a po prawej tutaj u góry ile już mam zadanych uszkodzeń i jakie WN8 na przykład. A tutaj ten Cromwell, tutaj Hellcatik jedzie, to może podstrzelimy Hellcata. Raz dostał Cromwell, obrywa. Hellcatik, o teraz nie weszło. Na auto aimie teraz gram. Hellcat wykończony. Teraz typ 58 dostaje. Następny strzał w typa 58. No, pewnie nie pożyjemy za długo. Tutaj już, no ale... Widzicie, zostało nas dwóch tylko. Tak wyglądają mody właśnie w moim... w mojej grze. Dokładnie w moim kliencie gry. Dobra. To sobie jeszcze postrzelam. No i widzicie, WN8 1579 mi wykazało efektywność 461, tylko bo więcej było kampienia niż walki, no ale to samo losowanie do tego mnie zmusiło, że po prostu no, nie było sensu gdzieś się za daleko ruszać i może jeszcze uda mi się trafić jeszcze jakiegoś przeciwnika, ale to będzie bitwa przegrana, jak widzicie, 1 do 9. Dobra, jedziemy się zabić. O, tutaj właśnie. I ten auto AIM też jest fajny. No i szósty zmysł, jak widzieliście, szarik. No i tak dalej. O, jeszcze mi się udało załatwić panterkę. Dobra, no to by było na tyle. Tak widzieliście mody przy okazji bitwy. Na razie, cześć.